Janusz Kołodziej, witam i zapraszam na Sport Echo24. Znajdujemy się w jednym z centrów handlowych we Wrocławiu, gdzie przez dwa dni odbywa się ogólnopolski, ba nawet międzynarodowy turniej dla dzieci i młodzieży w Szermierce. Moim gościem jest Kazimierz Górniak, prezes klubu szermierczego Kolejarz Wrocław. Panie prezesie, witam serdecznie. Skąd taki pomysł, żeby właśnie w takim miejscu jak galeria handlowa zorganizować, bardzo duże dwudniowe zawody? 7 lat temu dwóch członków zarządu, pan Jacek Sowa oraz Sławomir Golec, wymyślili, że musimy wyjść szermierką do ludzi, a nie żeby ludzie przychodzili na nasze zawody. Jest to już 7. edycja Mody na szermierkę. Po raz pierwszy organizujemy ją w Magnolia Park. Wspaniałe warunki. Zwalczyło w ciągu 2 dni, bo dzisiaj się kończą już zawody, 159 zawodniczek i zawodników z 12 klubów Polski oraz z Czech, z Opawy i Berlina. Bardzo fajne zawody. A co warto podkreślenia jest fakt, że te zawody już po raz 7 organizują trenerzy, działacze, rodzice dzieci oraz starsi zawodnicy społecznie. Jest to raczej niespotykane wręcz, żeby weekendy poświęcać społecznie, a mało tego, przez cały tydzień przygotowywać tą imprezę, bo jest dużo pracy, żeby zorganizować i przeprowadzić zawody szermiercze. Ale trzeba przyznać, że to znakomity pomysł, bowiem my tu już jesteśmy z naszą kamerą przynajmniej 2 godziny. Bardzo dużo widzów, bardzo dużo kupujących. Może dla niektórych to będzie taki początek dla ich dzieci kariery właśnie sportowej. I sądzę, że również wy jako organizatorzy na to liczycie. Bardzo nam zależy, żeby po takich imprezach zgłaszali się do nas rodzice z zawodnikami, z dziećmi, dziewczynkami, chłopcami, żebyśmy mogli te dzieci zapisać do naszego klubu, bo naszym zadaniem jest szkolenie dzieci i młodzieży, a żeby mieć wyniki, to musi być taka piramida. Dużo dzieci, później troszkę starszych jest mniej i ewentualnie jacyś mistrzowie z takich grup dziecięcych się właśnie wywodzą. Którzy kiedyś właśnie być może w taki sposób zaczynali, mam na myśli tych naszych medalistów Igrzysk Olimpijskich czy największych zawodów z Mistrzostwami Świata włącznie. Proszę jeszcze powiedzieć, w jakich kategoriach wiekowych były organizowane te zawody, no i w jakich rodzajach broni, bo ja tutaj widzę florecistów, florecistki, a wcześniej wiem, że walczyli szpadziści. W sobotę była szpada dziewcząt i chłopców, dzisiaj jest floret dziewcząt i chłopców. 3 kategorie wiekowe były we florecie: 2005 i 2006 urodzeni w tych latach, 2003-2004 i 2002 i starsi. Natomiast we florecie dzisiaj są to roczniki 2004-2005 i 2003-2004. Turniej na wysokim poziomie, bo rozmawialiśmy tu z wieloma trenerami, jest między innymi Krzysztof Głowacki, są byli zawodnicy, są aktualni zawodnicy, rodzice, ci, którzy ich wspierają i podkreślają, że z roku na rok już na tych najniższych poziomach, mam na myśli wiek, ta rywalizacja jest na coraz wyższych poziomach, jeśli chodzi o sposób i styl walki. Poziom jest coraz wyższy. Mamy przykład, że nasz Piotr Sowa, który zajął pierwsze miejsce w klasyfikacji dzieci w roku ubiegłym i w roku poprzednim, ma teraz wielkie trudności, żeby się załapać do pierwszej czwórki. Poziom coraz wyższy, ale to cieszy. Nam chodzi o to, żeby mieć zawodników, żeby tych zawodników wyszkolić na przyszłych mistrzów. Tak, w takich zawodach zaczynał Andrzej Rządkowski, który teraz jest reprezentantem Polski seniorów i mistrzem Igrzysk Olimpijskich Młodzieży. W takim turnieju zaczynał. I oby takich turniejów było jak najwięcej. Rywalizacja powoli dobiega końca. Moim i Państwa gościem był Kazimierz Górniak, prezes klubu szermierczego Kolejarz Wrocław. Do zobaczenia i usłyszenia.